Dobry wieczór Państwu. Co słychać? Dzisiejszym gościem jest burmistrz miasta i gminy Skarżewy, Jacek Pauli. Witamy Panie Burmistrzu. Dobry wieczór, witam serdecznie. Panie Burmistrzu, nie ukrywam, że zaprosiłam dzisiaj Pana, aby zapytać między innymi o bezinwazyjne badania archeologiczne, które miały miejsce na terenie gminy miasta Skarżewy latem bieżącego roku. Wiem, że już są wyniki tych badań, no i one są bardzo zadowalające. Wielki sukces. Proszę nam przybliżyć te badania i opowiedzieć, jakie znaczenie mają dla samych Skarżew. Tak, to jest wyjątkowy rok dla Skarżew z tego względu, że obchodzimy 700-lecie od otrzymania praw miejskich. Taki wyjątkowy rok chcieliśmy poświęcić wiele wysiłku, żeby w odpowiedni sposób uczcić tę rocznicę. Współpraca z Uniwersytetem Warszawskim, z Wydziałem Archeologii trwa już kilka lat i od kilku lat archeolodzy są tutaj w Skarżewach, prowadzą badania na przykład przy murach obronnych, w centrum miasta, na rynku, ale w tym roku postawiliśmy na coś naprawdę wyjątkowego. Mówimy o takich nieinwazyjnych badaniach z wykorzystaniem najnowszych technologii elektrooporowej, georadarowej, która ma za zadanie pokazać, jak wyglądała historyczna zabudowa miasta, centrum miasta, lokalizacji na przykład ratusza staromiejskiego, lokalizacji poszczególnych kamienic, ale również zweryfikować pewną hipotezę stawianą już dawno temu w lustracjach, czy takich spisach z natury, w podaniach, między innymi księdza Emila Waszyńskiego z 1905 roku, podania, które pokazują, że rzekomo istniał podziemny ganek z czasów wczesnokrzyżackich łączący zamek Joanitów i kościół pod wezwaniem świętego Michała Archanioła. Czy było tak naprawdę? Okazuje się, że przy wykorzystaniu tych najnowszych technologii z udziałem naprawdę elity polskiej archeologii, można powiedzieć też w ujęciu takim europejskim, udało się wykryć pewne anomalie, które pokazują z bardzo wysokim prawdopodobieństwem przebieg tych anomalii, być może tego ganku pomiędzy kościołem a zamkiem. Zdaniem archeologów, mieliśmy już tutaj telekonferencję, zapoznaliśmy się z wynikami badań, jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że w tym miejscu mogą znajdować się rzeczy, które skłaniają nas do kolejnych kroków. Tutaj oczywiście każdy będzie się bardzo ostrożnie wypowiadał, natomiast jeszcze w najbliższym czasie, jeszcze w tym roku, na przełomie listopada i grudnia przeprowadzimy badania w postaci odwiertów w tych właśnie miejscach wskazanych przez archeologów, odwiertów, które jednoznacznie potwierdzą lub wykluczą tezę, według której ganek znajdujący się według wstępnych badań na głębokości od 7 do 10 metrów istniał naprawdę. Jeśli tak będzie, jeśli ten ganek zostanie znaleziony, będzie to niewiarygodna, niesamowita atrakcja turystyczna. Dodam, że w 1938 roku natrafiono na pozostałości takich sklepienia, takiej budowli. Ksiądz Maksymilian Dunajski meldował to do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu. Czy ten ganek istnieje? Czy faktycznie ma swój początek na Zamku Joanitów, w jednej z piwnic, która już była badana między innymi w tym celu w latach 70., okaże się tak naprawdę jeszcze w tym jubileuszowym dla Skarżew, bo związanym z wielką tradycją 700 lat miasta roku. Czyli kontynuacja badań będzie jeszcze w tym roku, tak? W tym roku zweryfikujemy tą teorię. Współpracujemy tutaj z lokalnymi historykami, między innymi Marcinem Woźnym, który wykonał wielką pracę, jeśli chodzi o dostęp do wcześniejszych źródeł pisanych, różnego rodzaju dokumentów i przede wszystkim z panem doktorem Michałem Starskim z Uniwersytetu Warszawskiego, który nadzoruje te badania, całą grupę ekspertów, specjalistów z Uniwersytetu Warszawskiego, którzy wykonali, tak jak pani redaktor powiedziała, jeszcze w wakacje tego roku te badania zarówno na placu zamkowym, na odcinku łączącym oba zabytki, czyli kościół i zamek, i na terenie samego rynku. Panie burmistrzu, ostatnio usłyszałam od jednego z mieszkańców Trójmiasta takie stwierdzenie, że Skarżewy stały z kola. Bardzo się zdziwiłam, ale myślę, że to jest uwarunkowane faktem, że przez ostatnie kilka lat bardzo się gmina i miasto Skarżewy rozwinęły. Jaka jest recepta na sukces
rozwoju takiej gminy? No Skarszewy na pewno nigdy nie były na kolanach, może kiedyś w historii po najeździe husytów czy po potopie szwedzkim można było tak mówić, natomiast Skarszewy mają wspaniałych mieszkańców, fantastycznych ludzi, którzy rozwijają to miejsce, realizują swoje pasje historyczne, rozwijają swoje pasje gospodarcze, mamy wielu świetnych przedsiębiorców, którzy prowadzą tutaj swoje firmy. I od pewnego czasu oczywiście trzeba było wspólnie z władzami samorządowymi wykorzystać te wszystkie możliwości, które daje nam dzisiaj Unia Europejska, wszystkie programy pomocowe. Natomiast tutaj tak naprawdę potrzebna zawsze jest pasja. Tak jak pani redaktor zauważyła, pewnie też mieszkańcy, pewnie nasi sąsiedzi czy goście z Trójmiasta, ostatnie kilka lat to okres bardzo intensywnych inwestycji w Skarszewach. No w tym roku chociażby to jest oddanie nowego targowiska gminnego, bardzo fajny obiekt, bardzo przyjazny kupcom, kupującym, otwarcie Centrum Wsparcia Rodziny w ramach dużego projektu rewitalizacji. Myślę, że te elementy, ja nie będę tych wszystkich inwestycji oczywiście wymieniał, natomiast głównie jeśli chodzi o rewitalizację, która jest dzisiaj właśnie w trakcie realizacji. Niektóre elementy są w fazie finalnej, jeśli chodzi o projektowanie na przykład ulic. Przygotowujemy się również do przetargu na rewitalizację samych murów obronnych. Po tym czasie wszystkich inwestycji, jeśli zrealizujemy te elementy, które są w trakcie projektowania, niedługo już w trakcie samej budowy inwestycji, Skarszewy staną się naprawdę bardzo przyjaznym miejscem do mieszkania i bardzo atrakcyjnym miejscem do odwiedzenia dla mieszkańców Trójmiasta, dla tego, można powiedzieć, ciągu turystów, którzy przyjeżdżają do Trójmiasta, do Malborka, do innych miast, czy nawet do pobliskiego Starogardu. Warto będzie tutaj przyjechać. My oczywiście bardzo głośno mówimy o tych odkryciach historycznych, chociażby o ganku, chociażby o tym, że Skarszewy zostały założone przez zakon Joanitów. Pan domu Joanickiego był ostatnim rycerzem zakonu Templariuszy, który w tej części Europy funkcjonował. To jest z jednej strony element takiej otoczki historycznej. Skarszewy jako dawna stolica województwa pomorskiego. My bardzo często to powtarzamy, komunikujemy. Przez 200 lat to tutaj rezydował wojewoda pomorski. Właśnie to tutaj pierwszą pracę rozpoczynał Józef Wybicki. Ale oprócz tego wszystkie inwestycje zwiększające komfort życia mieszkańców, a także sprawiające, że no, turystom łatwiej będzie, chętniej będą tutaj przyjeżdżać, zostawiać swoje pieniądze. Oczywiście w czasach pandemii koronawirusa, to są takie sprawy, o których trzeba mówić z pewną perspektywą oczywiście, natomiast trzeba to wziąć bardzo mocno pod uwagę. Panie burmistrzu, sytuacja wygląda tak, że w Skarszewach właśnie pomimo pandemii widać ten rozwój. Skąd pieniążki na tego typu działania? Powstało centrum handlowe, planuje pan też basen, bo tutaj dostaliśmy też pytanie od jednego z internautów właśnie, czy wiadomo, kiedy powstanie basen, o którym tak wiele mówiono. Więc chciałam zapytać, skąd budżet, skąd finansowanie, czy przewiduje pan jakieś dodatkowe środki, no bo czasy są ciężkie. Te ostatnie duże inwestycje, które zrealizowaliśmy, to oczywiście głównie programy współfinansujące w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, ale również fundusze rządowe. W chwili obecnej realizujemy taki duży projekt w naszej skali, oczywiście budowy dróg śródpolnych. Około 2 milionów złotych dotacji wpłynęło do nas, którą właśnie wydajemy, realizujemy te drogi. Jeśli chodzi o basen, jesteśmy w obecnej chwili na etapie projektowania już takiej końcowej tego obiektu. Zbliżamy się do uzyskania pozwolenia na budowę. Złożyliśmy oczywiście stosowne środki, wnioski do tych pomocowych narzędzi, o których mówił rząd. W przyszłym roku rusza kolejna edycja taka konkursowa środków Ministerstwa Sportu, natomiast tutaj oczywiście wielką rolę będą odgrywały te pozyskane środki zewnętrzne. Mamy na to nadzieję, natomiast w czasach pandemii, kiedy bardzo wnikliwie musimy analizować sytuację budżetową, analizować wpływy budżetowe z tytułu działu podatku PIT, będziemy oczywiście ostateczną decyzję podejmowali z troską o bezpieczeństwo budżetu i po analizie pozyskanych czy możliwości pozyskania tych dodatkowych środków. Sprawa basenu jest o tyle istotna, że dysponujemy bardzo nowoczesną infrastrukturą sportową w postaci nowoczesnej hali.
parkingiem, wszystkimi mediami i w tym miejscu idealnie wkomponowałby się basen czterotorowy plus tor do nauki pływania. Taka wstępna koncepcja jest już była wcześniej przygotowana, teraz jest to w fazie projektowania i dla Skarszew, dla naszej gminy, oczywiście też gmin sąsiednich, dla mieszkańców Starogardu Gdańskiego, którzy nie mają jeszcze do dyspozycji takiego nowoczesnego obiektu, innych gmin jak Trąbki, Wielkie Liniewo, gmina wiejska Starogard, to byłaby naprawdę fantastyczna okazja, żeby dbać o swoją kondycję fizyczną. Ten projekt również wpłynąłby bardzo pozytywnie na przyszłość skarszewskich przedsiębiorców. Mamy niesamowicie rozwijający się rynek biznesowy, dużo firm produkcyjnych, co jest niesamowicie istotne. Firmy, które też pozyskują pracowników, czasami z zewnątrz, ma bardzo duża fabryka mebli, produkcja kotłów, produkcja elementów metalowych i dla tych przedsiębiorców jest bardzo ważne, żeby mieszkańcy, którzy tutaj nabierają swoją edukację, rozwijają się, stawiają pierwsze kroki w swojej karierze zawodowej, żeby te osoby właśnie tutaj zostały, żeby nie uciekały do Trójmiasta, czy na przykład do Starogardu, żeby właśnie tutaj lokowały swoją przyszłość. Czyli z jednej strony gmina zapewnia rozrywkę, zapewnia infrastrukturę oczywiście, ten basen byłby tutaj dobrym uzupełnieniem, a z drugiej strony pojawiają się też inwestycje deweloperskie, których jest coraz więcej, już wkrótce kompleks dawnego młyna zmieni się nie do poznania, i deweloperzy w kilku miejscach tak naprawdę już realizują swoje inwestycje lub do nich się przygotowują i w całości, jak na to spojrzymy, te inwestycje deweloperskie, wsparcie gminy w zakresie infrastruktury, rozwój przedsiębiorców, promocja turystyczna ma sprawić docelowo, pewnie wiele gmin, każda planuje właśnie swoją przyszłość w oparciu o te elementy, jest to niesamowicie ważne, tutaj będziemy bardzo konsekwentni w tych działaniach i to ma nam pozwolić cieszyć się tym, że Skarszewy są piękne i też my bardzo się cieszymy, że inne gminy się rozwijają, że Starogard czy inne miejsca, inni sąsiedzi, bo to w całości wpływa na poprawę oceny na przykład przed turystów tego terenu, czy warto przyjechać, czy warto je zobaczyć. Tak, warto, Kociewie jest piękne, Kociewie jest fantastyczne, a między innymi właśnie Skarszewy, dawna stolica województwa pomorskiego, ma zachęcać i ma dawać turystom to wszystko, żeby mogli tutaj przyjeżdżać i odpoczywać. Potwierdzam, Kociewie bardzo piękne, Skarszewy również. I tutaj jedno pytanie od naszego internauty. Pisze pani, zachęcona północną w podróży, pojechałam wraz z rodziną do Skarszew w wakacje. To piękne miejsce, lecz niestety chcąc zostać na weekend, nie było możliwości znalezienia noclegu. Znaleźliśmy jeden ośrodek w czasowym, w którym brakowało miejsc. Czy można liczyć, że coś się zmieni? Panie burmistrzu, zmieni się coś w tym zakresie? Czy to chodzi o to, że to akurat był taki okres, bo wiadomo, że w te wakacje Polacy głównie spędzali czas w Polsce? Tak, no my też dysponujemy ośrodkiem wypoczynkowym nad jeziorem Borówno Wielkie, to są oczywiście domki, tam jest też bardzo dużo domków znajdujących się w rękach prywatnych i to pewnie jest też oferta dla wielu mieszkańców, którzy w tym roku może obawiali się jechać do hotelu, czy wynajmowali tego rodzaju miejsca noclegowe, czyli domki. To jest dość duży ośrodek. Oczywiście to inwestycje, miejsca hotelowe, inwestycje w ośrodki wypoczynkowe, to jest przede wszystkim domena inwestorów prywatnych. Tutaj trudno by też wymagać, żeby gmina inwestowała w nowe miejsca noclegowe, jak mamy do zrobienia jeszcze rozbudowy sieci kanalizacyjnych w wielu sołectwach. Natomiast to są rzeczy, które się wzajemnie uzupełniają. To, co pani redaktor powiedziała, nowe centrum handlowe, to jest element, wynik analizy dotyczącej potencjału rozwojowego Skarszew. Prywatny inwestor, który zainwestował swoje dość duże pieniądze, ocenił, że Skarszewy, ten rozwój infrastruktury, rozwój rynku deweloperskiego, rozwój miejsc pracy, zakładów pracy jest na tyle istotny, że buduje stosunkowo duże centrum handlowe, ściąga tam duże marki spożywcze, które przecież tego typu markę to jest kilkanaście milionów złotych, jak się okazuje inwestycja, na wiele, wiele lat wiążą się ze Skarszewami, więc jestem przekonany, że rozwój gminy, rozwój poszczególnych sołectw, potencjał też jeśli chodzi o sprawy majątkowe, mieszkańców, coraz więcej turystów, może
i pewnie wymusi z biegiem czasu tego typu inwestycje. W chwili obecnej nad jeziorem Gociszewskim będzie miało miejsce troszeczkę zwiększenie tego potencjału turystycznego, kolejne miejsce, w którym będzie można miło spędzić czas, ale to są rzeczy, które jak spojrzymy na to w perspektywie kilkuletniej, same się zazębiają, uzupełniają. Do tego potrzeba oczywiście konsekwentnego rozwoju gminy i realizacji wielu inwestycji na terenie poszczególnych sołectw i miasta. Panie burmistrzu, Skarszewy znane są z wielu imprez zarówno kulturalnych, jak i sportowych. Niestety w roku pandemii no było ich mniej i przede wszystkim nie było uroczystości związanych z 700-leciem. Pamiętam, na początku roku mieliśmy możliwość uczestniczyć w pięknym koncercie związanym z tym jubileuszem. Jak będzie wyglądała sytuacja, czy w przyszłym roku planuje Pan jakieś uroczystości, czy to się jakoś przeniesie na działania przyszłoroczne? Jak to będzie wyglądało? No w tym roku, tak jak Pani redaktor podkreśliła, mieliśmy przepiękny koncert na naszej hali związany z inauguracją tych obchodów 700-lecia. Odegrano publicznie Hejnał Skarszew, który stał się też taką wizytówką. Przepiękna kompozycja o godzinie 12 codziennie z ratusza płynie w świat skarszewski hejnał. Mieliśmy oczywiście przygotowywane zresztą przez 2 lata cały pakiet wydarzeń, imprez, które miały uświetnić dla mieszkańców, dla turystów to 700-lecie. Oczywiście ze względów na pandemię koronawirusa tych wydarzeń być nie może i jestem stosunkowo ostrożny, jeśli chodzi o przyszły rok, szczególnie pierwszą połowę tego roku, jeśli chodzi o planowanie tego typu wydarzeń. Sądzę, że będziemy dość długo borykali się z ograniczeniami, z obostrzeniami, nawet jeśli ta liczba zakażeń spadnie, no to zawsze będzie to pewna liczba, która będzie stwarzała ryzyko, że nawet jeśli to będzie znacznie ograniczona liczba zarażeń, będzie mogła lokalnie w takich miejscowościach jak Skarszewy, czy jeśli chodzi o powiat, wprowadzić pewne ryzyko. Więc my teraz staramy się zupełnie inaczej podchodzić do kwestii promocji związanej z taką rocznicą. Oprócz hejnału, oprócz tego, oprócz tych badań inwazyjnych, które realizujemy, jakby też w ramach uczczenia tej rocznicy przygotowaliśmy wspaniały mural. Jest to chyba największy na świecie wizerunek rycerza zakonu Joanitów na jednym ze skarszewskich budynków wielorodzinnych. Wkrótce wydamy książkę o bajkach związanych z legendami skarszewskimi. Wkrótce wydamy album ze zdjęciami dokumentującymi rozwój miasta, wydarzenia miasta, niektóre zdjęcia bardzo wartościowe, bardzo stare i pewnie w przyszłym roku pojawią się tego typu kolejne wydarzenia. Marcin Woźny zapowiedział nową książkę, która pokazuje wiele bardzo wartościowych, bardzo cennych dokumentów dotyczących historii Skarszew z różnych archiwów całego świata, więc będziemy starali się w taki sposób zapewnić tą warstwę taką dodatkową związaną z 700-leciem miasta, z jego historią. Czy sytuacja zmieni się na tyle, byśmy mogli realizować imprezy masowe, konferencje naukowe? Jestem tutaj pesymistą, ale niewykluczone, że nagle się pojawi szczepionka i będziemy mogli tutaj troszeczkę odważniej patrzeć na przyszłość. Jednak przyszły rok będzie tutaj raczej pod znakiem takiego dalszego wyrzekania się tych normalnych takich przyjemności, do których cały świat już przybył. Pan premier mówił ostatnio, że szczepionka już jest, z tym, że nie wiadomo, kiedy trafi do nas, do kraju. Panie burmistrzu, chciałam jeszcze zapytać, bo no już za pasem święta i tak wspominając poprzednie lata, w Skarszewach też zawsze ten okres przedświąteczny był hucznie obchodzony. Jarmark świąteczny, Mikołajki wcześniej, poprzedzone też jakimiś koncertami świątecznymi. Czy w tym roku będzie planowane coś chociażby online? Mamy tutaj pewne plany, pewne pomysły. Dyrektor Ośrodka Kultury nawet zaproponował, żebyśmy nagrali kolędę jako władze miasta, ale szybko stwierdziliśmy, że nie chcielibyśmy takiego słabego upominku w postaci śpiewającego burmistrza czy naczelników prezentować naszym mieszkańcom. Faktycznie co roku organizowaliśmy wigilię miejską na rynku, ostatnio w hali widowiskowo-sportowej. Świetne wydarzenie, tysiące odwiedzających, masa jedzenia, pysznego jedzenia od gospodyń wiejskich, od naszych restauratorów.
wspaniała inicjatywa. W tym roku jest inaczej, w tym roku będziemy pewnie online'owo składali sobie życzenia, ale wszyscy to rozumieją, wszyscy tutaj w Skarszewa, pewnie w każdym miejscu w Polsce zdają sobie sprawę z tych ryzyk, z ograniczeń, które muszą być przestrzegane. Ja jestem dumny z tego, że mieszkańcy tak dzielnie radzą sobie z tymi obostrzeniami, a jednocześnie pamiętają o naszych restauratorach na przykład, którzy prowadzą no dzisiaj gastronomię online w tym sensie, że można zamawiać, wynosić na zewnątrz, ale mimo tego online są to nadal pyszne, fantastyczne rzeczy. Zachęcamy do tego również na Facebooku, w internecie, żeby korzystać i w tych trudnych chwilach naszych przedsiębiorców prowadzących działalność gastronomiczną wspierać. Myślę, że to są wyjątkowe święta. Każdy z nas obserwuje codziennie liczbę zarażeń, liczbę te smutne liczby, które wiążą się z pandemią. Każdy to obserwuje, w związku z tym nawet pewnie te święta w takim sensie rodzinnym będą w jakiś sposób ograniczone i to jest czas pewnie takiej zadumy, chwili spokoju dotyczącej tego również, że jak wszystko jest normalnie, wszystko jest w porządku, proszę zwrócić uwagę, każdy samorząd się stara, przygotowuje imprezy, przygotuje różne atrakcje i dzisiaj w tych smutniejszych chwilach, kiedy trzeba zostać w domu, warto sobie pomyśleć, Boże, jak na co dzień jest, o, jak jest fajnie, jak można iść sobie na imprezę masową, można iść na koncert, można sobie wypić napój, zjeść kiełbaskę i tak dalej, i tak dalej. Wrócimy do tych czasów. Myślę, że jak sytuacja ulegnie gwałtownej poprawie, będzie szczepionka, będzie lek, będzie już bezpiecznie, to wtedy wszyscy wyjdą na ulicę, wszyscy będą się świetnie bawić i obiecuję, my będziemy na to gotowi, będziemy przygotowani, będą świetne zespoły, będziemy to świętować również z naszymi przyjaciółmi z całego powiatu, z wszystkich miast. To jest taki moment pewnie, na który czekamy, ale dzisiaj robimy szybko zakupy, wracamy do domu, wracamy z pracy i czekamy. Panie burmistrzu, a za czym pan tak najbardziej tęskni? Bardzo się tak troszkę osobiście martwię o swoje dzieci, również o dzieci, które korzystają z tej online'owej edukacji. To jest bardzo duże wyzwanie. My jako gmina Skarszewy teraz jesteśmy już lepiej przygotowani, już w tej pierwszej fazie jest znacznie więcej laptopów przekazanych do osób potrzebujących, do rodzin. Również nauczyciele dokonali tutaj wielkiej pracy, bardzo ciężkiej, są dobrze przygotowani, mamy nowe instrumenty umożliwiające pracę zdalną, ale wiadomo, to wymaga również od naszych dzieci, kochanych, wielkiej dyscypliny, przygotowania się, no też pewnych wyrzeczeń od nauczycieli i od rodziców. Chciałbym, żeby to wszystko miało ręce i nogi, żeby dzieci nie straciły, broń Boże, bo to są bardzo ważne rzeczy, nie straciły żadnych szans związanych z edukacją. To jest bardzo ważna sprawa. Myślę, że ten czas pewnych ograniczeń naturalnie minie, więc dzieci wrócą do szkoły. Ja jeszcze chciałbym, oczywiście nie zdążymy już przed zimą, kończymy akurat naszą ścieżkę rowerową w kierunku Starogardu, ona się połączy tak naprawdę, będzie brakowało małego elementu, ale on jest przejezdny i wkrótce już będziemy mogli też w trosce o zdrowie, oczywiście o swoje bezpieczeństwo, jeśli chodzi o pandemię, pojechać do Starogardu, korzystać ze świeżego powietrza, wspaniałej przyrody kociewskiej, skarszewskiej, pojechać tą ścieżką rowerową, odprężyć się, wdychać świeże powietrze, zobaczyć rośliny, zwierzęta, nawet korzystając z takiej specjalnej aplikacji, którą przygotowaliśmy, to już będzie w grudniu, to otwarcie nastąpi w grudniu, więc mam nadzieję, że zima będzie łagodna, nie będzie za dużo śniegu, będziemy mogli jeszcze chociaż się przespacerować, czy przejechać rowerem po tej ścieżce i zaczerpnąć świeżego powietrza, zaczerpnąć oddechu i takiej beztroski. Panie burmistrzu, dziękuję za dzisiejszą rozmowę, a wszystkich Państwa zapraszam na wycieczkę rowerową do Skarszew, żeby zobaczyć ten piękny zakątek i zwiedzić piękne zabytki. Wszystkiego dobrego, Panie Burmistrzu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszamy do Skarszew. Są piękne o każdej porze roku, nawet jak jest listopad, pada deszcz, czy grudzień, nawet jak jest COVID, można tutaj spędzić czas, zobaczyć miasto, do którego wracając Józef Wybicki zawsze mawiał, to jest moja stolica. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie, a Państwa zapraszamy do odwiedzenia Skarszew i do obejrzenia
odcinka Północnej w Podróży, gdzie pokazujemy piękno miasta i gminy Skarszewu. Dziękujemy i miłego wieczoru. Polecamy również zobaczyć, co słychać cykl rozmów odcinek 22 Marek Rutka oraz co słychać cykl rozmów odcinek 21 Magdalena Sroka. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.